A my na koniec popołudnia wnet dalej pozostajemy w tematyce wschodniej, ale zmieniamy aspekt z propagandowego na ten aspekt czysto militarny. Tomasz Grzywaczewski, podróżnik, dziennikarz, korespondent wojenny, autor reportaży z różnych miejsc, jest naszym gościem na świecie, ale głównie z tych miejsc związanych z terenem postsowieckim. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Kiedyś jeszcze przed wojną realizował pan redaktor taką inicjatywę opisując, jak wygląda pogranicze Rzeczpospolitej, tej dawnej, której już nie ma na mapach, drugiej, pierwszej Rzeczpospolitej, gdzie tam przebiegające dzisiaj przez tereny Białorusi, Ukrainy, także krajów bałtyckich i nie tylko. No a potem wybuchła wojna i trzeba było zająć się byciem korespondentem wojennym z terenów Ukrainy. Jak pan patrzy teraz na sytuację wojenną na froncie chersońskim, charkowskim, to jakby pan to opisywał, jak wygląda ten codzienny wynik wojenny w czasie kontrofensywy ukraińskiej? Myślę, że możemy już powiedzieć, że armia rosyjska ponosi klęski na każdym odcinku linii frontu. Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że ta kontrofensywa ukraińska odnosi sukcesy przede wszystkim na północnym wschodzie kraju. We wrześniu, na przełomie właściwie sierpnia i września, udało się w pierwszym uderzeniu wyzwolić bardzo dużą część obszarów Chersońszczyzny, ale jednocześnie wtedy wydawało się, że być może na kolejną fazę kontrofensywy będziemy musieli jeszcze poczekać, to przynajmniej wiele tygodni. Natomiast okazało się, że Ukraińcy poszli za ciosem. W wyniku bardzo skutecznej zeszłotygodniowej kontrofensywy wyzwolili miasto Łymań. To jest miasto położone w obwodzie donieckim przy granicy z obwodami łuchańskim oraz charkowskim. Węzeł kolejowy, miasto o znaczeniu strategicznym. Na dodatek upadek, czy wyzwolenie tego miasta nastąpiło w momencie, w którym prezydent Putin, a właściwie należałoby powiedzieć zbrodniarz wojenny, Putin ogłaszał nielegalną aneksję okupowanych terenów Ukrainy do Federacji Rosyjskiej, a więc z jednej strony na Kremlu padały głosy, że te ziemie w sposób oczywiście nielegalny, przestępczy stają się częścią Rosji, natomiast sytuacja była zupełnie odmienna na polu bitwy, gdzie po prostu Ukraińcy wyzwalali kolejne obszary Ukrainy, ale jednocześnie, jak mówię, początkowo ta kontrofensywa odnosiła sukcesy na północnym wschodzie. Tymczasem zdecydowanie wolniejsze były postępy na południu. Tamte walki, w szczególności w okolicach Chersonia, były niezwykle zacięte, ale też prowadzenie kontrofensywy było bardzo trudne, przede wszystkim z uwagi na uwarunkowania naturalne. Tamte obszary, pola, dawne stepy zamienione na pola uprawne, to są rozległe, otwarte przestrzenie, tam jest niewiele lasów, niewiele większych miejscowości. Prowadzenie działań kontrofensywnych w takich warunkach jest bardzo trudne. Ponadto Rosjanie jednak byli tam na południu zdecydowanie lepiej ufortyfikowani. Zresztą na tym też polegała błyskotliwość tej pierwszej fazy ukraińskiej kontrofensywy, że udało się zmylić Rosjan, którzy przerzucili dużą część sił z północy po to, żeby umocnić południe. Tam spodziewali się uderzenia na początku września. Tymczasem Ukraińcy zaatakowali na północy, zaskakując Rosjan, wciągając ich w pułapkę. Ale jak wspomniałem, na południu niezwykle krwawe walki i bardzo niewielkie postępy kontrofensywy, aż do, chyba możemy powiedzieć, niedzieli, być może nawet niedzielnego popołudnia, czy nocy z niedzieli na poniedziałek, kiedy pojawiły się informacje, że wojskom ukraińskim udało się przełamać rosyjskie linie obrony na północny wschód od Chersonia. To uderzenie zostało wyprowadzone od strony miasta Krzywy Róg wzdłuż Dniepru. Ja byłem w tamtym rejonie w połowie czerwca i wtedy tam rzeczywiście trwały walki pozycyjne, trwały pojedynki artyleryjskie, niezwykle mordercze, zabójcze, bo po prostu ja mogę zaryzykować takie stwierdzenie, tamten odcinek frontu stał się taką potworną maszynką do mięsa, gdzie ginęli ukraińscy żołnierze, ale jak widać, to bohaterstwo, ten wysiłek, wielomiesięczny wysiłek w końcu zaowocował tym, że udało się w pewnym momencie tę linię frontu przełamać. My oczywiście w tym momencie do końca jeszcze nie wiemy, jak dalekie są postępy. Mówi się, że Dawidowy Brud, po polsku mówiąc, został zajęty i to jest to uderzenie, które idzie w takie wybrzuszenie, które wzdłuż Dniepru szło na północ w kierunku miasta Krzywy Róg. To jest bardzo dalej od samego Chersonia niż pozycje bardziej na południu. Tam to jest kilkadziesiąt, to jest 20-30 kilometrów. Tutaj tych kilometrów pewnie byłoby pod 100, ale
Teraz to jest niwelowane i wojska ukraińskie dość szybko, zdaje się, podchodzą pod Nową Kachowkę. To jest o tyle ważne miejsce, że tam jest przeprawa przez Dniepr. Tak, oczywiście. Tutaj wydaje się, że celem wojsk ukraińskich jest dokładnie zajęcie Nowej Kachowki. Ja zawsze staram się w tych komentarzach zachowywać pewną ostrożność. Też pamiętajmy, że my dowiadujemy się z opóźnieniem o działaniach armii ukraińskiej. Mamy wrażenie, że w epoce internetu i mediów społecznościowych mamy poczucie jakby uczestniczenia, współuczestniczenia, obserwowania tej wojny niemalże w czasie rzeczywistym. To jest pewnego rodzaju iluzja. Ja uważam, że te informacje docierają z kilkunastu, czasami kilkudziesięciogodzinnym opóźnieniem. To jest oczywiście podyktowane względami bezpieczeństwa. No, trudno, żeby armia ukraińska, prowadząc działania operacyjne, informowała na bieżąco, gdzie się przemieszcza. No, to byłoby po prostu sprzeczne z jakimiś nawet nie zasadami sztuki wojennej, ze zdrowym rozsądkiem. Natomiast rzeczywiście wydaje się, że wojska ukraińskie podchodzą pod Nową Kachowkę. Zdobycie tego miejsca, tej przeprawy będzie oznaczało, że w zasadzie wojska rosyjskie znajdujące się na prawym rzeku Dniepru w okolicach Chersonia zostały odcięte. Dzisiaj doszło do kolejnych ataków na most Antonowski, to jest most pod Chersoniem, który już wcześniej został bardzo poważnie uszkodzony i prawdopodobnie nie nadaje się do celów logistycznych. Jeżeli tak się stanie, to tysiące żołnierzy rosyjskich mogą zostać okrążone. Zresztą pojawiły się też informacje, oczywiście nieoficjalne, ale że jakoby prezydent Putin, czy zbrodniarz wojenny Putin, miał samodzielnie podjąć decyzję o tym, wbrew opiniom generałów, żeby tych żołnierzy z tego kotła chersońskiego nie ewakuować. Dowództwo rosyjskie miało myśleć o ewakuacji po to, żeby właśnie nie doszło do stworzenia kotła w tym rejonie. Oczywiście Putin do tego nie chciał dopuścić. Utrata Chersonia, poza tym wymiarem militarnym, będzie miała gigantyczne reperkusje polityczne. Cherson jest jedynym miastem, stolicą obwodu, które udało się zająć wojskom rosyjskim. Mariupol, miasto oczywiście bardzo duże, ale jednak nie jest stolicą obwodu. Cherson jest. Utrata tego miasta to będzie absolutna polityczna klęska i katastrofa dla rosyjskiego reżimu, a wszystko wskazuje na to, że taki scenariusz jest możliwy do zrealizowania, choć oczywiście Rosjanie zamknięci w kotle, bez możliwości odwrotu, mogą jeszcze bronić się w samym mieście, o ile już na poziomie zwykłych żołnierzy czy dowódców polowych nie będą zapadały decyzje po prostu o oddaniu się w niewolę. To chyba też dociera do coraz większej liczby żołnierzy właśnie na froncie, że czasami lepiej jest się poddać niż zginąć. Zresztą tutaj też dosyć skuteczną taką akcję propagandową prowadzą Ukraińcy, chociażby uruchomienie infolinii telefonicznej Chcę żyć, na którą mogą dzwonić żołnierze rosyjscy, zarówno ci na froncie, jak i ci mobilizowani. Na tej infolinii mogą otrzymać informacje, w jaki sposób skutecznie się poddać, oddać w niewolę. Również strona ukraińska gwarantuje tym żołnierzom, którzy staną się jeńcami wojennymi, ale nie będą chcieli wracać do Rosji, że Ukraina ich Rosjanom, przeciw własnej ojczyźnie, nie wyda. Więc tutaj też Ukraina prowadzi taką wojnę psychologiczną z żołnierzami rosyjskimi. Podsumowując tę sytuację, bez wątpienia te ostatnie, no, szeroko patrząc kilka tygodni, ale też przede wszystkim tych ostatnich kilkanaście dni, to jest rzeczywiście postępująca klęska armii rosyjskiej. W tym momencie również południe jest w momencie chyba najważniejsze strategicznie, ale patrząc na północ, zajęcie, o czym wspominałem, miasta, tego strategicznego miasta Łymań, otwiera drogę wojskom ukraińskim, drogę do kontrudężenia i wyzwalania obszarów obwodu łuchańskiego, w tym potencjalnie również do podejścia pod miasto Siewierodonieck. Przypomnijmy, że Rosjanie to miasto zdobywali przez niemalże 2 miesiące. Właściwie zrównali je z ziemią, brutalnie mordowali mieszkańców. To był jedyny rosyjski sukces od początku kwietnia tak naprawdę. Gdyby się okazało, że pod to miasto znowu podchodzą wojska ukraińskie, to będzie oznaczało, że naprawdę front linii obrony rosyjskiej ulegają na właściwie wszystkich kierunkach załamaniu. Chyba niewielu analityków spodziewało się, że Ukraińcy będą tak skutecznie prowadzili tę kontrofensywę i to właśnie na tak wielu różnych kierunkach. Był pan redaktor obecny przez wiele tygodni na Ukrainie. Jak wygląda taka praktyka na froncie? Jak w zasadzie może wyglądać widziana oczami zwykłego żołnierza piechoty kontrofensywa, czy to w Chersoniu, czy to na odcinku charkowskim?
Ja bym też chciał tutaj podkreślić, że tak naprawdę dziennikarze bardzo rzadko dopuszczani są na tą tak zwaną linię zero, czyli na tą najbardziej wysuniętą linię, tam gdzie realnie żołnierze przełamują ukraińscy linię frontu. To jest podyktowane względami bezpieczeństwa. Tak naprawdę od połowy sierpnia wprowadzono zakaz wjazdu dziennikarzy na linię frontu. Czasami oczywiście to się udaje. My byliśmy choćby w takiej sytuacji, kiedy udało nam się z ukraińskimi wolontariuszami dotrzeć do miasta Kupiańsk. To miasto dzisiaj już jest w całości wyzwolone, ale jeszcze półtora tygodnia temu o część tego miasta położoną na wschodnim brzegu rzeki toczyły się zacięte walki. My chociażby widzieliśmy dokładnie moment, w którym prawdopodobnie pozycje ukraińskich żołnierzy bombarduje rosyjski samolot, który nagle pojawił się na horyzoncie, zniżył lot, najpierw wypuścił flary, osłaniając się przed obroną przeciwlotniczą, a potem dokonał bombardowania. Przy czym bombardował miasto zamieszkane przez ludność cywilną. To też myślę trzeba podkreślić. Także tak to wyglądało w tych miejscach, w których my byliśmy. Dzisiaj właśnie ta wojna coraz bardziej staje się wojną dynamiczną, gdzie rzeczywiście poruszają się oddziały piechoty, poruszają się wojska pancerne, zajmują po prostu kolejny teren. To jest jakościowa zmiana w stosunku do tego, co obserwowałem chociażby latem. I rzeczywiście była linia frontu, były okopy, w okopach znajdowali się żołnierze, którzy albo prowadzili ogień artyleryjski, albo ja byłem chociażby z oddziałem zwiadu, który naprowadzał wojska ukraińskie, artylerię ukraińską na rosyjskie cele. Zresztą oni tutaj nam pokazywali wykonane domowym sposobem ładunki wybuchowe, granaty, które podczepiało się pod drony. To były takie zwykłe cywilne drony, one były przerobione w ten sposób, że można było te pociski ręcznie wykonać, zaimprowizowane, wypuścić na siły przeciwnika. Tak, bardzo duża taka pomysłowość też w prowadzeniu tych działań zbrojnych przez stronę ukraińską. Jak mówię, dzisiaj ten charakter walki się zmienił. Mamy do czynienia z coraz większymi ruchami i manewrami wojsk, ale żołnierze, ale dziennikarze generalnie nie są do nich dopuszczani. Zresztą zauważmy, że te materiały, które do nas docierają, chociażby krótkie filmy, które pojawiają się w sieciach społecznościowych z nowo wyzwalanych miejscowości, one pochodzą od samych żołnierzy. Prawie nie ma materiałów wykonanych przez dziennikarzy. Dziennikarze raczej dojeżdżają post factum. Tak jak my dojechaliśmy do Kupiańska. Ta część miasta, tam jeszcze toczyły się walki, ale już w samym mieście bezpośrednio nie było, my nie widzieliśmy starć chociażby pomiędzy piechotą. Tutaj chodzi przede wszystkim, abstrahując od bezpieczeństwa dziennikarzy, ale o bezpieczeństwo żołnierzy. Niestety zdarzały się w minionych miesiącach przypadki, że dziennikarze dosyć lekkomyślnie ujawniali newralgiczne informacje, na przykład o dyslokacji wojsk ukraińskich, o położeniu konkretnych oddziałów i okazywało się, że chwilę po wyemitowaniu takiego materiału na ukraińskich żołnierzy spadały rakiety i pociski artyleryjskie rosyjskie, prowadząc do śmierci tych ukraińskich żołnierzy. Także ja myślę, że tutaj też niezwykle ważna jest odpowiedzialność ze strony nas, dziennikarzy. Nie opublikowanie materiału z walk, takiego sensacyjnego materiału, naprawdę może wykorzystywać kogoś życie i my musimy to kalkulować. Musimy brać pod uwagę to, że swoją pracą możemy kogoś po prostu narazić. Naprawdę czasami lepiej się powstrzymać, czegoś nie publikować. Ja sam nawet te materiały z tych miejsc trochę mniej newralgicznych staram się zawsze publikować z pewnym opóźnieniem, nie podawać również dokładnego miejsca, w którym się znajdowałem, w momencie, kiedy czuły się walki. Po prostu po to, żeby nie mieć kogoś na sumieniu. To jest ta nie tylko etyka, bo też o etykę się chodzi, ale też podstawowe zasady korespondenta wojennego, zwłaszcza w takim etapie rozwoju mediów, że już nie piszemy depesz, które będą w jutrzejszych gestach, tylko przekazujemy coś, co już się pokazuje i nieraz tak było, że nie frasobliwie wstawiony film, czy to na Twittera, czy na inne medium społecznościowe powodował, czy doprowadzał do tragedii. To jeszcze raz wrócę do tego pytania, bo powiedział pan, że na tym froncie chersońskim chociażby, no to był taki front, gdzie trwały pojedynki artyleryjskie. Wydaje się, że to właśnie artyleria i ta lufowa, ale też rakietowa, to jest ta broń, która dominuje na polach walki na Ukrainie, że dużo się może zmienić, ale no mogą dojść drony, ale de facto dron to tylko inna forma artylerii, więc dużo się może zmienić, ale i tak na polu bitwy od setek już lat dominuje właśnie ten rodzaj broni.
Tak, i chyba ta wojna trochę rozwiała pewne mity, które narosły wokół pola bitwy XXI wieku. Zresztą, jak myślę, wiele mitów z początku tego stulecia, kiedy się w ogóle mówiło, że wojny w ogóle nie będzie, bo to już teraz udało nam się w lidze póki wojny. Okazało się, że wojny są. Co więcej, okazało się, że w tych wojnach liczą się nie tylko niewielkie, wyspecjalizowane grupy, przede wszystkim oddziałów specjalnych, mobilne, zdolne do punktowego uderzania, ale że w momencie, kiedy dochodzi do dużej wojny pomiędzy państwami, to liczy się, tak jak pan redaktor wspomniał, jak przez całe wieki, artyleria. I to było zaskoczenie dla bardzo wielu analityków. Zresztą ukazywały się ciekawe raporty, w których wskazywano, że po prostu w magazynach, i to w magazynach państw zachodnich, może zabraknąć amunicji. Że również Stany Zjednoczone nie były przygotowane na tak długotrwałą i tak intensywną wojnę artyleryjską. I że oczywiście jedną kwestią jest wola polityczna przekazywania systemów artyleryjskich, wielopowadnicowych wyrzutni rakiet dla Ukrainy i dostarczania amunicji, to jest oczywiście potrzebna decyzja, jak mówię, o charakterze politycznym, ale odmienną kwestią jest to, na ile w magazynach po prostu jest odpowiednia ilość tej amunicji. Ja podejrzewam, że w tym momencie już zapadły decyzje o tym, że należy rozpocząć masową produkcję tej amunicji po to, żeby uzupełnić te braki i zabezpieczyć się w przypadku kolejnego konfliktu. Ja też myślę, że ta wojna przywróci w kręgach wojskowych i polityczno-wojskowych myślenie o starciach między państwami jako po prostu walkach potężnych armii z wykorzystaniem ciężkiej artylerii, a nie tylko o punktowych uderzeniach oddziałów specjalnych czy lotnictwa. Jak to miało miejsce w trakcie konfliktów, czy to tak patrząc chronologicznie w Kosowie, czy potem Afganistan, Irak. Ta wojna to jest wojna bardzo klasyczna i w tej wojnie liczy się klasyczna, brutalna siła artylerii. Stąd też niewątpliwie i artylerii rakietowej, stąd też niewątpliwie tutaj tym czynnikiem, który zmienił pole bitwy, było pojawienie się wyrzutni HIMARS amerykańskich, już chyba w tym momencie legendarnych, które są w stanie do rażenia przeciwnika bardzo dużą siłą ogniową na duże odległości, w tym również atakowania zaplecza logistycznego przeciwnika. I tutaj to też myślę ciekawe, że te wyrzutnie HIMARS zaczęły niwelować przewagę rosyjską, która w pierwszej fazie wojny o Donbas była bardzo widoczna. Rosjanie mieli jednak potężną siłę artyleryjską, zresztą taka była taktyka, to jeszcze taktyka wywodząca się z podręczników w zasadzie sowieckich, które wskazywały, ile ton pocisków artyleryjskich trzeba wystrzelić na określony obszar po to, żeby po prostu zniszczyć przeciwnika. To taktyka totalnie spalonej ziemi, po prostu masakrowania wszystkiego, co się znajdzie. I tutaj ta pewna jednak różnica związana z nowymi technologiami, że jednak w przypadku tych nowoczesnych systemów artyleryjskich istotna okazuje się precyzja, a Ukraińcy wielokrotnie uderzali bardzo precyzyjnie w kluczowe obiekty, w centra dowodzenia, w szlaki logistyczne, w magazyny uzbrojenia. Rosjanie mieli problemy z rozpoznaniem, zresztą też przypadki, kiedy ostrzeliwali makiety wykonane z drewna wyrzutni HIMARS. Wydaje się, że Rosjanom brakuje odpowiedniego rozpoznania. Ja sam to widziałem ostatnio pod Charkowem, kiedy okazało się, że na jedną z miejscowości spadły dwie rakiety, prawdopodobnie z 300. Kratery były ogromne, to był krater głębokości około 8 metrów wielkości domu mieszkalnego. Co ciekawe, te rakiety uderzyły w toalety przy tamtejszej szkole oraz w drogę przed tą szkołą, powodując oczywiście ogromne zniszczenia, ale w terenie, które nie ma żadnego znaczenia strategicznego, a przypomnijmy, że takie rakiety to są bardzo, bardzo kosztowne. Bardzo kosztowna. Tej precyzji Rosjanom brakuje. Rosjanie są trochę jak barbarzyńcy, nie tylko w swoim zachowaniu względem ludności cywilnej, ale też w takim przekonaniu, że taka ślepa, tępa siła to zawsze zwycięży. Ten konflikt pokazuje, że siła jest ważna, klasyczna siła, ale to musi być siła używana z głową, to musi być siła, która uderza w miejsca rozpoznane, precyzyjne, które osłabia armię przeciwnika, a nie po prostu zadaje cierpienia ludności cywilnej. Rosjanie okazali się mistrzami, jeżeli chodzi o popełnianie zbrodni wojennych, o dokonywanie ludobójstwa, o terroryzowanie cywilów. W tym są rzeczywiście doskonali. Natomiast w prowadzeniu wojny na polu bitwy, w starciu z armią uzbrojoną, z armią niesamowicie, to chcę podkreślić, zmotywowaną armią ukraińską, która jest uzbrojona w broń zachodnią, to okazuje się, że ta armia rosyjska jest silna, ale tylko na papierze i tylko w wręcz już opętańczych przemówieniach wygłaszanych przez zbrodniarzy na Kremlu. Powiedział Tomasz Grzywaczewski, dziennikarz, reporter wojenny, który od przeszło 220 dni opowiada dla nas, dla
widzów w Polsce, dla odbiorców w Polsce losy wojny na Ukrainie. Jeszcze tylko jedno pytanie i proszę o bardzo krótką odpowiedź. Na ile Ukraińcy boją się mobilizacji, boją się, że jednak te dodatkowe tysiące żołnierzy mogą zmienić sytuację na froncie? Myślę, że to nie ma większego znaczenia, jeżeli chodzi o motywację żołnierzy ukraińskich. Oni zdają sobie sprawę, że na front, że to jest właściwie bardziej patomobilizacja do alkobatalionu, tak mawiają złośliwie, do batalionów złożonych z pijanych żołnierzy, którzy do tego wysyłani są na front bez odpowiedniego przeszkolenia. Przecież były przypadki, że niektórzy żołnierze w ciągu 3 dni trafili ze swoich domów w Rosji do ukraińskiej niewoli, bo wysłano ich na front bez przeszkolenia. Tak jakby pana redaktora albo mnie nagle rzucono na pole bitwy. Myślę, że nasza przydatność byłaby znikoma, stalibyśmy się mięsem armatnym i tak dzisiaj na poborowych rosyjskich patrzą Ukraińcy. Powiedział Tomasz Grzywaczewski, dziękuję bardzo za rozmowę i do usłyszenia. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.